zespole Bielsy w Olimpiku Marsylia, ten zespół miał najwięcej kluczowych podań w całej lidze. Miał aż 428, na tamten czas to było bardzo dużo. I dla porównania PSG, które było pierwsze, a zespół Olimpiku Marsylia był czwarty na koniec rozgrywek, no to praktycznie 70 mniej podań, bo PSG miało 350 kluczowych. Kluczowych. A powiedz jeszcze, zdefiniuj jeszcze podania kluczowe, żebyśmy też mieli jasność. No są to podania, które są albo w pole karne, albo które sprawiają realne zagrożenie, czyli stworzenia sytuacji. I są celne. Tak, muszą dotrzeć do adresata.